Wiecie, w sumie tak, kiedy pomyślałem o tym, co było tutaj czytane, kiedy pomyślałem o tym, że mówi to ten, który na podstawie słów, które wypowiedział, będzie nas sądził, że on doskonale też wie, kto będzie tam, a kto nie, to pomyślałem, mamy dwa wyjścia. Albo się temu zbuntować, albo się temu całkowicie poddać. Albo usłyszeć te słowa Jezusa Chrystusa i poddać się temu, mówiąc: Panie, czyń ze mną dokładnie to, co jest potrzebne teraz i do końca moich dni, żebym się tam dostał, żebym rzeczywiście był tym, który będzie gotowy wejść do Twojej chwały. Albo rzeczywiście i świat. Bo szkoda obłudy, szkoda być obłudnym człowiekiem, szkoda tego, żeby być jak ten świat, a mówić sobie, że wszedłem, jestem na wąskiej drodze. Pan nasz mówi: bądź zimny albo gorący, bo letniego z ust wyrzygam, wypluję, inaczej w innych tłumaczeniach. Wiecie, to jest coś, co jest naszym celem, to jest coś, co jest naszym w sumie całym pragnieniem. I albo faktycznie rozumiemy to, albo będziemy uciekali od tego. I dlatego nieraz jak rozmawiasz z człowiekiem, rozmawiasz o tym celu i mówisz o tym, że przecież tu nie ma żartów, przecież tu jest naprawdę wąska, ciasna brama i wąska droga, którą wyznaczył nam Pan, którą szedł nasz Pan. I kiedy rozmawiasz z kimś, to ktoś może wziąć Twoje słowa, zapomnieć, wykasować, nie słuchać. Może sobie z tym zrobić, co mu się podoba. Ale jeśli to są słowa Jezusa Chrystusa, to może sobie żonglować tymi słowami, ale i tak stanie na sądzie. I Chrystus będzie mu mówił: wybierałeś, co Ci się podobało. Mówiłeś, robiłeś, co chciałeś. A teraz raptem mówisz, że muszę Cię wpuścić? Dlatego Pan nas tutaj powiedział. Nikt mu nie powie, że musi go Jezus wpuścić. Nikt mu nie powie, że musisz mnie wpuścić do tego nieba. Chociaż dzisiaj już wielu mówi, wielu uważa, że wejdą do tego nieba. Kiedy rozmawiasz z człowiekiem śmiejącym się z Bożych spraw, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który myśli sobie, że na pewno tam będzie, i mówisz mu nie, że będzie w Gehennie, to jest oburzony, kiedy mu to zaczynasz mówić, to jest zdenerwowany, jak ty w ogóle możesz tak mówić. Dzisiaj wystarczy człowiekowi powiedzieć, że jeśli nie spełniasz Bożego Słowa, jeśli nie jesteś w Bożej woli, idziesz prosto do Gehenny, naprawdę do miejsca. I wtedy jeszcze jest jeszcze łaska uprzytomnienia, jest jeszcze łaska, gdzie Duch Święty może rzeczywiście tego człowieka poruszyć i ten człowiek zastanowi się, pomyśli: faktycznie, zlekceważyłem słowa Jezusa Chrystusa, nie czynię tego, co mówi Jezus, będę w Gehennie. I wtedy jeszcze jest łaska, wtedy jest jeszcze czas łaski, że ten człowiek może przyjść i rzeczywiście przyjść do Jezusa po przebaczenie, przyjść do Jezusa i rzeczywiście powiedzieć: Jezu, w tych wszystkich sprawach, których Ty wiesz, gdzie skręciłem, naprawdę to jest wąska brama, ciasna, przez którą się nie przeciśnie żaden grzech, żadna pożądliwość, żadna chciwość, żadna obłuda, żadne kombinatorstwo, żaden spryt ludzki, nic się nie przeciśnie, żadna kradzież, żadne kłamstwo, żadne plotkarstwo, żadne takie tym podobne, bądź też inne rzeczy z tego ciała. Kiedy Paweł mówi w liście do Kolosan, czytamy: gdy się Chrystus, który się życiem naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Paweł mówi wyraźnie: skoro Chrystus, ten Chrystus przyjdzie po nas,
to wiedzcie o tym, że tam żaden właśnie z tych cielesnych ludzi, mających jakąkolwiek cechę, o której przeczytałem tutaj, z tego ciała, tam nie wejdzie. My naprawdę myślimy o ulgach, myślimy o biletach ulgowych, że będą bilety ulgowe do nieba, że każdy będzie miał jakąś tam ulgę i będzie ulga ze względu na to, może ze względu na to, że ja nie potrafiłem, że ja w Chrystusie, skoro jest napisane, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, to nie ma czegoś takiego, że ja mogę sobie odpuścić, bo nie potrafię, ja mogę sobie odpuścić, bo na pewno nie teraz czas, nie teraz wzrost na to duchowy tego nie wymaga teraz mój, żebym to robił. Jeśli mówimy, że w Chrystusie możemy wszystko, to kiedy biegnie za Chrystusem, to albo biegnie rzeczywiście gorący, albo biegniesz w drugą stronę i wtedy jesteś zimny. I wtedy do wyboru zawsze jest. Dlatego bądźmy naprawdę tymi, którzy biegną w gorącości, gorącości świętości, tej, której żył Jezus Chrystus, tej, której żył Paweł. Wiecie, naprawdę tu nie ma czasu na to, żeby sobie pozwolić na jakieś tam procenty ulg. Nie ma czasu, żeby sobie pozwolić na to, żeby nawet z 10% zrezygnować. Albo żyjesz, naprawdę idziesz za Chrystusem i prosisz Pana: Panie, wyznaczyłeś mi czas na tej ziemi. Chcę żyć 100% dla Ciebie. 100% dla Ciebie. Oddałem Ci 100% swojego życia, więc pomóż mi żyć 100% dla Ciebie, Jezu. I czy On nie pomoże? Czy On nie doda sił? Oczywiście pomoże i doda sił i wysłucha i będzie blisko i będzie za tymi, którzy mają serce i chcą tak. Ale jeśli ktoś nie przychodzi, nie otrzymuje, bo nie prosi, jak mówi Jakub, to później nie ma się co dziwić. Dlatego Pan nasz ostrzega i mówi: nadejdzie czas, kiedy będą zamknięte już bramy. I wtedy przyjdą również i ci będą walić w te bramy i chcieć, żeby im zostały one otwarte. A On odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Nie wiem, skąd jesteście. Jedynie ci wejdą przez te bramy, którzy będą od Chrystusa, którzy będą tacy jak On. Jedynie ci przejdą przez te bramy, który Chrystus powie: tak, On jest mój, a ja Jego w całości. I myślimy, że naprawdę, że czasami możemy sobie nawet myśleć, że słuchanie, śpiewanie, modlitwa, to naprawdę, Pan Jezu, musi Ci wystarczyć. A Jezus mówi: co z Twoim życiem w prawości? Co z Twoim życiem w uczciwości? Wiecie, powiem Wam, jest wspaniała prawda, Boża prawda, która objawia się w życiu człowieka wierzącego. Jeśli oddajesz swój czas, swoje życie Chrystusowi, to On Cię zabezpiecza przed tym, żebyś nie wszedł w żadne bagno obłudy, w żadne bagno chciwości, w żadne bagno jakiegoś innego grzechu. On chroni, ale chroni tych, którzy naprawdę idą za Jezusem i mówią: Jezu, nic nie robić poza tym, co Ty tylko chcesz, poza tym, na co Ty się zgadzasz. Nic nie robić. Być w pełni uzależnionym od Chrystusa, być w pełni zależnym od Chrystusa. Chwała Mu za to, że On chce tego. Chwała Mu za to, że On nas do tego przysposobił, żebyśmy byli zależni w pełni od Niego. My naprawdę, jako ludzie, rękoma, nogami bronimy się od zależności. Myślimy sobie: jestem niezależnym człowiekiem, decyduję sam o sobie, jestem niezależna, jestem niezależny, ja będę stanowił sam o sobie. Przecież jeśli nie będziesz cały czas trwał w zależności od Chrystusa, w tym rzeczywiście, żeby Chrystus kształtował Ciebie nieustannie, to tam nie będziesz. To wtedy fajnie się spotykać, dobrze być razem, ale tak naprawdę w tym momencie też powstaje smutek, bo jeśli tam nie będziemy wszyscy, to jest smutne, bo człowiek chciałby, żeby byli wszyscy. Człowiek naprawdę chciałby, ale tu musi każdy zdać sobie sprawę, że powaga tyczy się każdego z nas. Twojego czasu, który spędzasz w wolnych chwilach, co wtedy robisz. Twojego czasu, który spędzasz w domu, w pracy. Każdy z nas odpowiada. Ty nie odpowiesz za mnie, ja nie odpowiem za Ciebie, ale wszyscy nawzajem zachęcamy się do tego, żebyśmy byli odpowiedzialnymi ludźmi przed Chrystusem. Żebyśmy byli tymi, którzy są świadomi tego, że Chrystus widzi wszystko, wie o wszystkim i może dopomóc tym, którzy do Niego wołają. Bo wiedząc o tym, że przez ciężką próbę przechodzimy, bo On doskonale wie, jak ta brama jest zbudowana. On doskonale wie, jak ta droga wygląda. On sam jest tą drogą i doskonale wie,
jak się tą drogą idzie. Dlatego on wszystkie, można powiedzieć, trudy tej drogi doskonale zna. Doskonale wie, jak je przeżywa każde Boże dziecko, które podąża tą drogą. Dlatego stoi w wstawiennictwie u Ojca, aby każdy szczery, uczciwy, podążający za Chrystusem uczeń mógł przejść tą drogę. Stoi też pomocą, aby każdy, kto i chce iść tą drogą, przeszedł przez tą ciasną bramę i rzeczywiście mógł iść tą drogą za Jezusem Chrystusem w zwycięstwie. Dlaczego? Pytam się, wiecie, dlaczego tak zastanawiam się? Dlaczego ludzie gasną? Dlaczego gasną ich oblicza? Dlaczego wybierają dzisiaj jedno, odrzucają drugie? Dlaczego gasną ich serca? Dlaczego? Dlatego, że stracili Jezusa sprzed oczu. Dlatego, że stracili tą wąską bramę, wartość, można powiedzieć kosztowność wąskiej drogi. Kosztowność, jaka to jest naprawdę, jaki to jest wspaniały przywilej. Przywilej być na tej wąskiej drodze. Dzisiaj ludzie mówią, udręka. Tego nie wolno, tamtego nie wolno, jeszcze tamtego nie wolno. Nie wolno mi kombinować, nie wolno mi kłamać, nie wolno mi oszukiwać, nie wolno mi tego, tamtego mógłbym wymieniać dalej. Przecież wolno nam iść za Jezusem. Wolno nam to wszystko pozostawić. To jest przywilej. Nie muszę tego robić. Paweł mówi, mógłbym to wszystko wykonywać, ale tego nie będę wykonywał ze względu na to, że moim życiem jest Chrystus. I to już mi jest w ogóle niepotrzebne. I mówi, to będę robił to, co jest pożyteczne dla mojego życia. Będę robił to, co jest pożyteczne dla życia, dorastania w wierze, życia zgodnie z wiarą, którą dał mi Jezus Chrystus. Wiecie, to jest coś, to jest święta determinacja, ale którą też wlewa Bóg przez Ducha swojego Świętego. Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Bardzo potrzebujemy tego, żeby rzeczywiście w tych ostatecznych dniach, w tym ciężkim czasie, w którym rzeczywiście już idą coraz bardziej, naprawdę idzie fala, będzie szła przez Europę, idzie coraz bardziej. Ludzie już nadstawiają swoich rąk na czipowanie. Coraz bardziej, coraz mocniej się to zbliża wszystko. Naprawdę, żeby w tym czasie wstrzymać się mocno Chrystusa i wytrwać przy Nim ponad własne życie. To są ci, którzy naprawdę widzieli Chrystusa, widzieli Go jako tą wąską drogę, widzieli Go jako ten zaszczyt, przywilej, że będą tam w niebie z Nim, że naprawdę mogli Mu swoje życie oddać i nie żałowali żadnego dnia, kiedy szli z Chrystusem, żadnej chwili, bo wiedzieli, że to jest ich miłość, ich radość, ich szczęście. Że to jest ich Chrystus, a oni są Jego. I oni tęsknią za spotkaniem z Nim. Oni tęsknią, dla nich dzień na tej ziemi. To jest dzień próby, dzień doświadczeń, dzień zmagań, dzień bitwy. I mówią, kiedy nas przyjdziesz, Panie? Kiedy przyjdziesz, oblubienica? Mówi, kiedy nadejdziesz, Panie? Naprawdę. I to są ci, którzy mówią, Panie, chociażby ta droga była jeszcze węższa, to ufamy Ci, że przeprowadzisz nas, ale nie chcemy nic, ani troszeczkę zrezygnować z tego, bo my wiemy, jak ona jest dla nas cenna. My wiemy, jak ta droga jest dla nas cenna. I dzisiaj naprawdę jest dzień wyborów. Dzisiaj naprawdę każdy z nas dzisiaj wybrał. Każdy z nas dzisiaj wybierał. Każdy z nas dzisiaj jeszcze będzie dalej wybierał. Czy chce iść drogą wąską, czy szeroką. Szeroką wystarczy pominąć Chrystusa i powiedzieć, mi też się coś od życia należy. Wąska mówi, Jezu, moje życie to już nie moje. To jest Twoje. My to powtarzamy po raz naprawdę wielokrotnie, wielokrotnie, ale zobaczcie, jak ciężko człowiekowi rozstać się ze swoim życiem. On robi to, widzi to, robi to podczas chrztu, a później jakby magnesem przyciągany mówił do tego życia starego, mówił, jednak coś można przemycić, coś na bramkach przejdzie, coś przychodzi przez tą bramę. Chwała naszemu Panu, że nic nie przejdzie. Na ziemi można przemycać różne rzeczy. Na ziemi można w różnych punktach przemycić, bo to jest człowiek. Omylni ludzie, a tu jest doskonały Bóg, który mówi, jeśli bym Ci pozwolił na przemycenie czegoś, jeśli bym Ci pozwolił na to, żebyś mógł sobie coś zabrać ze sobą, to by Cię zabiło w dniu sądu. Dlatego ja chcę oczyścić Cię z tego wszystkiego, co jest z tego ciała. Chwała Mu za to. Jeden dzień w Jego rękach to jest naprawdę dzień zysku i dzień tego, żebyśmy byli gotowi, kiedy przyjdzie oblubieniec po swoją oblubienicę albo dzień straty. Naprawdę, jeszcze chwała Bogu za to, Jego cierpliwość i też za to, że jeszcze czeka. Jeszcze czeka, aż przyjdziemy, ale obyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy będą gotowi, tymi, których nie powie
Nie wiem, skąd jesteście. Nie wiem. Faktycznie, jedliście, piliście. Ja, wiecie, powiem wam szczerze, że nieraz jestem przerażony i kiedy ten fragment czytam, to myślę sobie nieraz o tych zgromadzeniach, które mieliśmy na przestrzeni lat. Które mieliśmy na przestrzeni sobót, środ, czwartków, wcześniej wtorków. I myślę sobie, ilu jadło ludzi z Bożym ludem, ilu jadło z ludźmi, którzy byli zakochani z Jezusem Chrystusem, ilu spożywało, ilu mogło w tym czasie rozmawiać o tym Chrystusie, podziwiać Jego chwałę, Jego czystość, świętość i mówić o Nim jako najwyższej swojej miłości, a ilu przy tym po prostu myślało sobie już o innych rzeczach. Ilu myślało, i tak myślę sobie, to jest fizyczna jakiś przykład, ale naprawdę tutaj przed oczami mi staje, Panie, to samo będzie. Oni w pewnym momencie powiedzą, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą, byliśmy na zgromadzeniach. Jedliśmy, piliśmy, przecież nauczałeś nas. I co Pan wtedy powie? Tak, nauczałem. Ale nie wiem, skąd jesteście, bo nie robiliście tego, co do Was mówiłem. Mówimy i wtedy możemy powiedzieć, Panie, naucz nas słuchać Ciebie. Naucz nas. Apostołowie mogli słyszeć Jezusa Chrystusa, ale potrzebowali Ducha Świętego i otwarcia umysłu, aby mogli pojąć, co Chrystus mówił do nich. Aby mogli pojąć, co mistrz, czego mistrz pragnie. Rzeczywiście, czego pragnie Bóg. Żeby mogli to zrozumieć. A jaka dzisiaj jest determinacja w nas, aby zrozumieć, co mówi Bóg. Nam się wydaje, przeczytamy, znamy wiele fragmentów z Słowa Bożego, może niekiedy się wydaje, wiem już, potrafię zacytować tu, potrafię zacytować tam, więc wiem, czego chce Bóg. Jeśli Duch Święty nie dotrze do serca człowieka i nie przekona człowieka o tym, co rzeczywiście chce Bóg, to ten człowiek daleko się rozminął już z Bożą wolą. Daleko. Bo oto on może sobie myśleć, co chce Bóg. Bóg wykreowany przez jego własny umysł, a nie ten święty, sprawiedliwy Bóg, który dociera przez swojego Ducha Świętego do tych, którzy są mu poddani, którzy są wobec niego uczciwi, szczerzy. Wiecie, można, dlatego Paweł powiedział, Tymoteuszu, tak będzie. Będą ludzie odchodzili, będą wybierali, będą sobie przesiewali to tamto. Będą sobie chcieli słuchać tego, odrzucać tamto. W tych czasach tak będzie, mówi Tymoteusz. Ale stój mocno. Stój mocno, głoś Słowo Boże. Głoś świętość, głoś krzyż, głoś prawdę. Wiedz o tym, że nasz Pan umiłowany przyjdzie. Wiedz o tym, że nadejdzie ten dzień i chociażby odrzucili Ciebie, to wiedz o tym, że Jezusa tak samo odrzucili. Ze względu na to, że On nie zwiastował im szerokiej drogi. Ze względu na to, nie zwiastował im szerokiej bramy. Ale wyraźnie im mówił o tym, że w Bożych rękach jest zbawiony człowiek, ale rzeczywiście, jeśli będzie człowiekiem, który uniży się przed tym Bogiem, który w pokorze stanie przed tym Bogiem. Bo Bóg mówi, naprawdę ostrzega i moglibyśmy pomijać słowa ostrzeżenia w Biblii, a ich jest naprawdę wiele. Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, wiele razy ostrzegał. Możesz przejrzeć Słowo Boże, Ewangelię i zobacz, ile tam jest ostrzeżeń. Wiele obietnic, wiele informacji, ale też mnóstwo ostrzeżeń. Chrystus, naprawdę, tam jest wiele znaków ostrzeżenia. Kiedy wchodzisz na tą drogę, można powiedzieć, tam jest wiele znaków ostrzeżenia. Chrystus ostrzega i mówi, nie rób tego. Tamtego też nie rób. Nie schodź z tej drogi. Nie postępuj tak, bo zginiesz. Bo naprawdę zginiesz. I człowiek może sobie myśleć, no może jednak uda mi się. Ludzie naprawdę przeżyli wypadki czołowe z prędkością 80 na godzinę. Niektórzy wyszli spod tirów. Niektórzy przeżyli. Może mi się uda. Naprawdę tu nie ma żartów. Tu staniemy wobec Boga, świętego, sprawiedliwego Boga, który na wskroś zna nasz umysł. Zanim wypowiemy słowo, On już o nim wie. Doskonale wie, gdzie idą nasze nogi, doskonale wie, co robią nasze ręce. Doskonale wszystko wie. I naprawdę przed sobą, przed tymi też odpowiedzialnymi może nieraz za nasze życie duchowe, możemy się chować i mówić, Panie, nie widzi, nic nie będzie, a przecież przed Bogiem stajemy. Bóg wyznacza. Stajesz przed Bogiem wtedy w modlitwie i czy nie masz nieraz tak, że Bóg pokazuje wyraźnie, co jest w twoim sercu? Wyznaczasz Bogu czas, bo myślisz sobie, przecież to Pan Bóg musi to zrozumieć.
że ta chwilka musi mu wystarczyć, że w moim sercu to jest to, żeby rzeczywiście teraz odpocząć, a nie modlić się, że w moim sercu jest to, żeby nie wychwalać go, ale teraz po prostu jestem zmęczony. Muszę odpocząć, Panie Boże, prawdą jest to. On rozumie nasze zmęczenie. Ale on mówi, ja Cię prowadzę drogą wąską. Ja Cię prowadzę nie dla komfortu Twojego przebywania tutaj, ale dla społeczności ze mną. Jeśli w tej społeczności będziesz trwał, to będziesz tym, który wejdzie do radości Pana swego. Boga Wszechmogącego. Dlatego, wiecie, myślę sobie, po raz kolejny jest środa. Po raz kolejny jest zgromadzenie. Za chwilę czas minie, ono się skończy. Co dalej ze mną? Czy słuchałem Chrystusa? Czy słucham dalej Jezusa Chrystusa? Czy już się nie rozminąłem z Jego słowami? Nie zrozminąłem się z gorącością Jego? Nie rozminąłem się z tym, z żarliwością, aby Mu służyć, aby oddać Mu rzeczywiście należną Jemu chwałę? Czy nie rozminąłem się z tym? Jeśli rozminąłem się z tym, to idę szeroką drogą, nie oszukuję się. Idę szeroką drogą. Mogę wtedy przyjść do mojego Pana i powiedzieć, Panie, idę szeroką drogą. Czy można zejść szybko z wąskiej drogi? Szybko można zejść. I już iść tą szeroką. Szybko. Człowiek bardzo rychły jest do tego, żeby robić po swojemu wiele rzeczy. Bardzo. Dlatego w Panu nasza nadzieja, w Panu nasza siła. Tych, którzy trwają w Chrystusie, Pan sam trzyma swoimi rękoma, a też zachęca nieustannie i prowadzi, abyśmy rzeczywiście w Jego siłach podążali za Nim, ale jeśli człowiek sobie będzie myślał, że nie ma potrzeby, nie ma takiej konieczności, nie ma, może iść sobie robić, co podoba mu się, to Chrystus mówi tak, wolno ci. Ale wtedy będziesz w gronie tych, którzy będą stali, już może walili w te bramy, ale już nie wejdą. Nie wejdą. Brakło oliwy w lampach. Brakło, dlatego a nieraz człowiek sobie może myśleć, a znowu straszenie, znowu takie mówienie o konsekwencjach. Chwała naszemu Panu za to, że On jest wobec nas tak uczciwy, tak czysty, że nam wyraźnie mówi o konsekwencjach postępowania innego niż postępowałby Jezus Chrystus na tej ziemi przebywając. Wyraźnie do nas mówi o tym. I wtedy rzeczywiście dlatego zobaczcie, że Jezus nie wziął sobie 40, 100 apostołów. Jezus doskonale wiedział, że spośród nawet tych 12 jeden wyda go. Jeden z nich będzie diabłem. Wyda go po prostu. Doskonale wiedział, 11 z tamtych apostołów poszło dalej. Zobaczcie, tu nie ma żartów. Ten Chrystus, przecież ten Pan, doskonały nauczyciel. Doskonały nauczyciel. Przecież nie mógł wziąć więcej? Ale wiedział, Ojciec tak chciał. Ojciec doskonale wie, że ci, którzy naprawdę mają serce w Jezusie Chrystusie, ci, którzy zobaczyli Chrystusa, ci, którzy mają Go przed swoimi oczami, ci przejdą próbę. Największą próbę na tej ziemi. Zobaczcie, tak sobie ostatnio myślałem, tylko jeszcze wspomnę o tym. Pomyślałem sobie, Panie, gdzie byłeś od razu wysłany? Po chrzcie, gdzie poszedłeś? Na pustynię zostałeś posłany. 40 dni nie jadłeś. 40 dni. I wtedy przyszły na Ciebie pokuszenia. Syn Boży, zobaczcie, kuszony po 40 dniach. Nam nieraz się wydaje, że po 10 byłoby nam ciężko. Po 15, tym bardziej po 20. A tam jeszcze tak wielka próba na naszego Pana. Bo nasz Pan pokazuje, że zwyciężają tylko ci, którzy są posłuszni Bogu ponad własne życie. Którzy mówią, Boże, naprawdę, pomóż mi, wlej święte siły, świętą determinację, żebym był ponad własne życie, posłuszny Tobie jak Jezus. Proszę Cię, uczyń to, czyń to ze mną. My myślimy, że sami jesteśmy w stanie osiągnąć wynik zbawiony. Osiągnąć wynik będzie w niebie. Tytuł już jest tam w niebie i tam już będzie. Nie, potrzebujemy Chrystusa. W każdej setnej sekundy potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Jego mocy, Jego siły. Naprawdę, my wielu dzisiaj, dlatego Pan ostrzega, że będzie chrześcijaństwo na końcu tych czasów chrześcijaństwem już dalekim od Chrystusa. Nie będzie Chrystus w centrum. Będzie chrześcijaństwo, będą ludzie, którzy będą się spotykali, zgromadzali, ale już nie będzie Chrystusa w centrum. Dlatego Chrystus mówi tak bardzo ważne słowa i tu jest w tych słowach również to zawarte, że ta wąska brama to On. I że tam jest ta wąska droga, to On. I On naprawdę wpuści tych, którzy oddali swoje życie.
którzy naprawdę oddali swoje życie i chociażby nieraz rzeczywiście byli w doświadczeniu, w trudzie, w jakimś, można powiedzieć, pokuszeniu i widzą, że sobie nie poradzili, przychodzą do Chrystusa i dlatego mówi Jan, gdybyś zgrzeszył, masz orędownika. Gdybyś zgrzeszył, masz moc świętej krwi, aby umyła cię z grzechu, gdyby się tak stało. Ale wiecie co, naprawdę, powiem wam, to jest walka o umysły, o serca. To jest naprawdę coś, co się dzieje, to jest dla mnie rzeczywiście czymś, co myślę każdego dnia, że dzieci Boże naprawdę będą coraz bardziej tęsknić. Dzieci Boże naprawdę będą coraz bardziej tęsknić za przyjściem Pana. Coraz bardziej tęsknić. W nich będzie rosła tęsknota przyjścia Jezusa Chrystusa. Żeby już być z Nim. Żeby już nie musieć walczyć, nie musieć zmagać się. Nie musieć już myśleć o tym, żeby wytrwać. Po prostu być już z Nim. Być na wieczność z Nim. Do tego tęsknią, Boże dzieci. Tęsknisz? Tęsknisz, żeby już odpocząć od siebie? Tęsknisz, żeby całkowicie być zawleczonym z tego ciała? Paweł mówi, wypatruję tego dnia. Wypatruję. I nasz umiłowany brat Paweł wiedział, kiedy już dzień jego nadejdzie, on wiedział, że tam będzie. Że zawleczony z tego ciała, przyobleczony w nowe ciało, wejdzie tam do chwały. Wiecznej chwały, wiecznego majestatu. Dlatego dzisiaj toczy się bitwa o każdego z nas. I albo możemy rzeczywiście przejąć się tym i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to przez Twojego Ducha Świętego. Ty przejmujesz moje serce. Albo pomyśleć sobie, nie będziesz dochodził wszystkich nieczystości. Nie będziesz dochodził. Po prostu żyjmy sobie, a tego dnia dasz mi na pewno ulgi. Chwała naszemu Panu. Jeśli wiecie, masz sytuację, kiedy w domu kłócisz się ze swoją żoną, kłócisz się z mężem, jeśli masz sytuację, że kogoś oszukałeś, jeśli masz sytuację, że nie żyjesz w oddaniu Jezusowi Chrystusowi, to grzeszysz. To grzeszysz, po prostu powiedzmy sobie, grzeszysz. I wtedy rzeczywiście jeszcze jest łaska, jeszcze jest czas, kiedy człowiek ma możliwość powiedzieć, Panie, chcę iść wąską drogą, pomóż mi. Jestem w doświadczeniu, zgrzeszyłem, dałem w jakiś sposób poprowadzić się wrogowi, pomóż mi, bo później patrzę na ludzi, naprawdę, którzy sobie mówią, to nie grzech, to nie wina, że się pokłóciłem, że znieważyłem, że obraziłem, to nie jest wina, to nie jest grzech, nie będziesz dochodził. I wtedy rzeczywiście stajesz przed Chrystusem, jeśli stajesz szczerze, to wtedy wiesz, że twoja modlitwa szybko potrzebuje przemiany. Wtedy rzeczywiście szybko potrzebujesz tego, bo wiesz, że zgrzeszyłeś. I chociaż z boku ci by mówiło 1000 ludzi, że to już dzisiaj nie jest grzech. Że to było 100 lat temu, 200 lat temu. To był grzech taki naprawdę, ale dzisiaj to już nie. Bo dzisiaj to wszyscy to robią. To ty wiesz w swoim sumieniu, dotykanym przez Ducha Świętego, że to grzech. I trzeba szybko to wyregulować. I trzeba to szybko wyregulować, bo jeśli będziesz sobie myślał, będziesz sobie żył w takim lekceważeniu tego sumienia, to będzie ono coraz bardziej chłodne. Ono będzie coraz bardziej zimne. Ono będzie w pewnym momencie już rzeczywiście czymś, przez co Duch Święty będzie chciał ostrzegać, ale ono już będzie nieczułe, nie będziesz czuły na sumienie. A ono będzie naprawdę coraz bardziej martwe. Dlatego chwała naszemu Panu za to, że Pan nas ostrzega i chce naszego świętego życia. I dlatego On widzi nasze wołanie. Widzi, dlatego masz modlitwę, dlatego masz miejsce, gdzie możesz przyjść, Boże, bez Ciebie ani kroku. Jeśli dzisiaj myślisz sobie, że bez Jezusa możesz sobie spędzić godzinę, to jesteś w wielkim błędzie. To jeszcze nie poznałeś Jezusa, jak należało Go poznać. Jeszcze nie poznałeś życia. Jeśli nie jesteś świadomy bitwy, w jakiej bierzesz udział. Świadomy zbawienia, które się dokonuje. Nie jesteś świadomy. Ale kiedy widzisz, że Jezusa Chrystusa potrzebujesz w każdej sekundzie, kiedy widzisz, że Chrystus musi być w Tobie nieustannie, a Ty być w Chrystusie, to wtedy rzeczywiście widać, rośnie w Tobie i nie zgaśniesz. Nie dasz się zgasić jak wielu, ale Twoje serce będzie płonęło do Pana. Twoje serce będzie płonęło do tego, żeby Go uwielbiać, wysławiać. Rzeczywiście tak sobie pomyśleliśmy to na koniec, bo tak sobie właśnie pomyśleliśmy o tym, że 19 lat temu w tym pokoju były drzwi położone, wyciągnięte drzwi położone i chodziło się w kółko, zbierało kartki. Naprawdę, gdybyście zapytali, jak to szybko zleciało, to ja sam, nie stary człowiek, powiedziałbym, że bardzo szybko. Przed chwilą zerknąłem w książkę, aż naprawdę się zdziwiłem, że to był 2000 rok.
Naprawdę, 19 lat już zleciało. I już nie cofnę tych lat. Albo były zyskane. I Bóg sam wie, ile w tych latach było zysku, a ile było strat. Nie traćmy czasu. Idźmy cały czas wąską drogą. Idźmy tą wąską drogą, bo Pan nasz chce i ma upodobanie w tych, którzy idą tą drogą. I naprawdę, tam w niebie będą mogli wejść do radości i usłyszeć sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Obyśmy każdy z nas takim był, żebyśmy rzeczywiście zrozumieli, o co chodzi w tym życiu chrześcijańskim. O co chodzi, dlatego został dany nam Duch Święty, naprawdę. Żebyśmy byli tymi, którzy nie zmarnują już czasu. Nie zmarnują chwil. Jesteście tymi, którzy mają możliwość, niektórzy rzeczywiście jeszcze, można powiedzieć, więcej tego życia, pewnie, jak Bóg pozwoli, o ile nie przyjdzie nasz Pan, naprawdę zyskać to życie. Zyskać to życie. A modlę się do mojego Pana, pomóż mi, żebym nic nie stracił z tego życia. Żebym już nic nie stracił. Żebym nic nie stracił z Ciebie przede wszystkim z oczu i z tego, jakim Ty byłeś, kiedy chodziłeś po tej ziemi. Jak żarliwy, jak gorliwy byłeś dla Ojca, jak oddany byłeś Ojcu. Naprawdę, bitwa toczy się straszna, nie potrafimy tego bez Chrystusa. Ani kroku nie potrafimy. Nie potrafimy być dobrzy, użyteczni, nic nie potrafimy. Ale Chrystus chce, abyśmy poszli za Nim, bo nas chce tego nauczyć. Ale jak nauczyć tego, którego nie ma w szkole? Jak nauczyć tego, który jest na wagarach? Jak nauczyć tego, który wyszedł z warsztatu? Jak nauczyć? Trzeba wracać szybko, aby rzeczywiście być na lekcjach, móc słyszeć te lekcje, a później pójść i powiedzieć: Panie, to działa. Nie ma takiej teorii w 100%, która by się przełożyła w 100% na praktykę tutaj na tej ziemi. Zawsze teoria w jakimś sensie będzie teorią, a praktyka praktyką. A u naszego Pana 100% teorii przekłada się na 100% praktyki. I chwała Mu za to. Zawsze to, co usłyszysz od naszego Pana, zawsze to, co usłyszysz o Jezusa, od Jezusa, nie ma tam żadnego procenta nieużyteczności, żadnego procenta, który byłby Ci zbędny. Wszystko, co usłyszysz od swojego Pana, 100% możesz to czynić, 100% tego używać, bo wiesz, że to wszystko jest przydatne. I dlatego mówisz do swojego Pana: mów, Panie. I wtedy mówisz: jadłem, Panie, słuchałem Ciebie i Ty wiesz, skąd jestem. I wtedy rzeczywiście sam wróg też będzie wiedział, skąd Wy jesteście. On też będzie wiedział, bo będzie wiedział, że jesteśmy od Chrystusa. Będzie wiedział, że sam Chrystus wstawia się za nami. Sam Chrystus do nas się przyznaje, bo my jesteśmy Jego. Oby tak było z każdym z nas. Ze mną, z każdym z nas. Żebyśmy rzeczywiście mogli jeszcze bardziej to dzisiaj zrozumieć, że naprawdę Chrystus jest nasz, a my w 100% Jego. Amen.